Siema! Siema! Skąd do nas przyjechaliście? Z Poznania. Poznania. Siemano. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Fajnie. Co robicie? Naprawiamy. Liczą chłopaki samoloty, jak ładnicy. Ile wylotów? No właśnie, mój ojciec pracuje na lotnisku. Także. Ile kilometrów jedliście? 150. 160 prawie. Prawie 160. Kuba. Dużo. Jak się jechał na lotnisku? Pytałem się. Tak? Powiem tak, było warto taką odległość. Było warto, no. Warto było? Warto. Ja. 150 i z Felikiem, że przejechać. Tu jak wyjechać? Reala. Jeszcze naprawić mobilka. No ja. Jeszcze będziecie mogli się przejechać. Kuba, dasz się dolnąć z mobilkiem? No. Nie wiem, może mnie tam moc przerosnąć. Ale wiesz, jaka to jest przyjemność jazdy? To ja pierwszy. Jeszcze nigdy nie jeździłem. Porzucisz supermoto. Może tak by. Później będzie zamiana, przyjeżdżam tym, ojciec zobaczy. Co to za maszyna? Zamiana. No. Co to za potwór? Tu masz nawet cenę, o widzisz? 46 tysięcy. Tamten też ucinasz? I starczy ci kabla? Z profesjonalną mechaniką. I patrzcie, co nożyk tapicerski robi. Wiadomo, podstawowe te narzędzia mechanika to co? Izolka, nóżno tapet. Trytytki. Blacharza, no to jeszcze można powiedzieć, że ta pianka. Dasz się Kuba golnąć? Ale ja pierwszy chcę jechać. Dobra. Git. A co ci się w nim podoba, w tym mogiku, Kuba? Co cię zauroczyło? Chyba co się nie podoba. Mi się bardzo podoba kierownica. Mi się bardzo podoba ten wydech. Cały czerwony jest. Nabor to zrobił. Trochę jak gaśnica. To taka, wiesz, dyfuzor. No. Czerwony, groźny, uwaga, nie podchodzić. Grozi śmiercią. Tak. Albo przedwczesnym zawałem. Leci paliwo, masz to, nagrałeś? Mam. Kozak. Ze względu na to, że znamy się mało, niedziela po obiedzie, 1500. Kurde! Straty! Ja 1500 i na izbę przyjęć. Patrz jak leci. Kto pierwszy odpala? Ja! Kuba! Ja! Dawaj, ja nagrywam. Teraz może go nie odpalić, bo kurde, nie wiem, paliwa, nie? Musi zaciągnąć. Z gazem? Kuba. Czekaj, tu musisz się przytrzymać, bo nabor tak zrobił, nie? Trzymasz? Nie, trzymasz tu. A? I przekręcasz. W którą? No w prawo. A gdzie jest świetlicza? Kosz masz. Ja nie umiem. Daj. Tak go przekręcić. Z gazem? Trzymaj, ja trzymam, a ty kluczy przekręcasz. Już przekręciłeś. A w drugą daj, w drugą. No i teraz, no, a, już masz, no. A z gazem czy bez? Z gazem. Materiał. Się grzeje. Dawaj. Mocno trzeba kopnąć. No raz. Kopki nie popsuje. Nie. O, już prawie, no. To on miał paliwo, nie? No. Leci. Już leci. Nie, stój Kuba. Stój. Coś też tam kapie, nie? Nie do dyszy. Olej? Nie do gaźnika leci. Gdzieś go przelewa. Może w gaźniku. Tu jest suchy. Ale dobra, i tak pojedzie. Ale nie, tu go leje gdzieś, no, ale gdzie leje? No to nic. I tak, no to będzie lało. Przelewa przez w gaźniku. No, musi być wiesz. Odpalaj Kuba, dalej. Jakoś dalej za. Cyk. Poświeć? No dobra. Kto chętny do odpalenia? Nie, no tu się nie leje. No Kuba, już prawie masz. Tu go nie leje, górą też nie leje. Z gazem, Kuba.
Nie, tak nie zapalisz. Międzykiem bym trzeba było go złapać strytką albo tym. A przelatuje rężykiem? Strytki? Dobra, nie, przeleci. To nie kop, nie kop na razie. Są małe trybki tutaj, tu to będę. Chyba tylko dwie. I też 1500? Nie, już to po znajomości za darmo. Tu czwarta, tu piąta. Bo tu jest takie dojście, że ja nie wiem, czy ja mam założyć, nie? Słuchaj, no zapala, poświecam troszeczkę. Ja nie dojdę. Nie ma jak tu palca włożyć w ogóle. No bo przez to przełożyć? No. Żeby ją zacisnąć na klipcu, nie? Na tym. Zacisnąć. I co? Nie będzie jazdy? Ale będzie. Ale jazda może spróbuję. Jazda musi być. Na końcu, żeby trzymało, tak? No. Dobrze. Ja ci będę świecił. Momencik, kamerzysta. Kamerzysta 2. Zbliżę po godzinę. Tu, żeby ją założyć i ją zacisnąć na tym. Tak, nie? Tak, tak. Gdzie jest ta trytka? Tu. O, dziękuję. Dawid w akcji. Zobaczymy. Ty, to taka operacja jest. No tak, ja. Tutaj organizm otwarty. Albo zrobię jeszcze lepiej. Zrobię sobie tak. Leci. No i tak, zwinę na dół. I wtedy zacisnę. Nie może pacjent się wytrwali. No, trzeba myśleć. Znaczy w porę zatamowaliśmy, nie? No. Okay, dobrze. Pacjent... Trzeba mieć, mamy ręce operacji. Ale to już mam. Kurde. Dobra. Wites. Kuba, zmienię sznekarzu. Ale tak do mnie. Ty też. Mogę ja mam wiele do zachęcać. To jedno. Nóż do otoczenia, bo jakiś płaski. Dobra, ja przytrzymam. Dobra. Słuchaj. Musiał coś widzieć. No, na miniaturkę będzie. Mega, no. Mega. Dawid, ty też coś wymyśl. Nie wiem. To wy tak mówicie, że robiliście z Poznania taką objazdówkę trochę. Tak. Przez Białkę? Nie, no jechaliśmy tak się... Jeszcze na początku cały czas autostradą albo Estą. A, do piątki, no. No. A później... Przelotowa jaka prędkość była? No, na autostradzie to średnio tam... 110 leciliśmy. No, coś w sumie maksymalną, ja tam katowałem do WR, no ale trzeba było jakoś przejechać. Jakbyśmy przyjechali na 15, tak ok, nie? No bardzo, o 12 już za wami czekałem. Ja wiem, no wiem. A tu chodzi o to, że tutaj jego mama go jak na kolonie go szykowała, nie? Dobra, tu weź to, tu weź tamto. Tutaj weź, tak. Herbata w termosie. No. Nawet chyba mam babkę, jakieś tam mandarynki ze sobą, chyba wszystko. Babkę masz? No jak. Coś tam wrzucili, no. Coś tam babcia zadbała, żeby mnie zobaczyła. A w termosie kawę czy herbatę? Momencik. O, chyba jest dobrze, chociaż nie wiem czy... Dawid. W termosie kawa czy herbata? W termosie, może nie w termosie, ale przed wyjazdem była na pewno. Aha. I była kawka. Herbata z prądem. O, i tata dzwoni. No widzisz, tylko z prądem. No dobrze, wydaje się, że jest w porządku, nie? Chociaż ja bym jeszcze troszeczkę dociągnął. Nie ma. I jak tam? Ty, Dawid. No wi. Nie, jeszcze słabo jest. Słabo jest, nie? Nie, Dawid, weź tam zadzwoń. Wiem, weźmy może tym, kombinerkami. Kombinerki się ją podciągną. To przytrzymam w tym miejscu i dosiądę kombinerkami i powinno być troszeczkę lepiej. Będzie dym, będzie jechać. Jeżeli się uda, to Mopli będzie jechać. No słuchaj, to na cały tydzień będziemy mieli odcinków, Kuba. No tak. Nie trzeba. Tak, bo to na zapas coś nagrywamy. A ja. No ja. No zaraz jeszcze wyjedziemy na miasto. No oczywiście. No i tak, odcinek z jazdy po mieście, wyciąganie DB Killerów, naprawa Mopli. No ale jak wyciągniemy te DB Killery, pojedziemy na miasto, to kurde, jakby to psy dały. No to ja chłopiec z interkom nie gadam, ja z tą przez interkom nie gadam. O, już to też właśnie się na interkomie. Tak, ale ja przytrzymam to z boku. To fajnie, nie? No. Miałem kiedyś z Kubą interkomy, ale coś słabo nam działały, nie? Kiedy? No to gadaliśmy nasz widowni. Jak tam troszeczkę lepiej? Ja polecam. Mieliśmy mikrofony i ten. A my mieliśmy taki profesjonal już. Tak? No i tam słabo to. Żeby tam jakiś... Portu Ride miał dobry te interkom dosyć. No to miałem taki agon, tylko jeszcze modelowo wyższy. Te moje 1500 kosztowały. Od środki czy za dwa? To nasze kosztowały łącznie to 800. Dobra, Kubo, kupię. No, tak. No, no to dałem. Tylko nasze mają ten... O, może spróbować. One są tem, nie? Chociaż 3 kilometrów moje. Ja zobaczę, czy się nie przelewa. Na 400 metrów, ale ma tam
dwie osoby, ale da się gadać stereo, bez zarzutu. O, już prawie, Kuba, jedziesz. Jak tam? Chyba nie. Masz Kuba. Chyba nie cieknie, nie? Nie, chyba nie. O, kurde. Rybka trzyma. Uważaj na głowę, bo ten kierunek się nie. Dobra, kto chętny na odpalenie? Próbuj, proszę, próbuj, ty. Czyń honory, wierzę w ciebie. Już jeden ci się udał. Będzie drugi. Kuba, mogę? Ale już prawie, patrz. Będzie walczy z tym. Ja już bym go dawno zapalił. Dobrze. Z gazem. Kuba, jednym skazą. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.